Europko, ojczyzno ma, ile cenić cię trzeba, ten tylko się dowie, kto od ciebie koalicję otrzyma. A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem znajomy Zająca, co pewnie dobrze wiecie, a to jest Europka, wielki powrót do Europki. Po naszej pięknej, bolącej, krwawiącej, ale jakże epickiej serii, gdzie tworzyliśmy Persję, Wielką Persję, na Iron Manie w Achievementach. Gdzie przeżyliśmy agresywne ekspansje, koalicje, komety, spadki stabilności. Gdzie walczyliśmy z całym światem, dosłownie z całym światem. Pokonaliśmy zło siedzące w tej grze i zrobiliśmy Achievement This is Persia. Dziś jednak, po krótkiej przerwie, wracamy do tej pięknej produkcji, jaką jest Europka Universalis 4, również na Iron Manie. Tym razem poprowadzimy historyczną Szwajcarię. Ale to nie będzie byle jaka historyczna Szwajcaria. O nie, nie. Również zagramy na Iron Manie, robiąc pewien piękny achievement pod Szwajcarię. Jeżeli nie wiecie, Szwajcaria jest tutaj. O, to jest Szwajcaria. Mianowicie, achievement nazywa się Szwajcarskie Jezioro. Jeżeli nie wiecie, to on polega na tym, że trzeba Szwajcarią zdobyć 99 prowincji bez dostępu do morza. Musimy podbić 99 prowincji w Europie. W tej Europie, granicząc z Francją, Austrią, Burgundią i innymi cholerstwami. Będąc w rejonie, gdzie największa jest praktycznie agresywna ekspansja. Gdzie wszyscy się na ciebie rzucą. Gdzie przetoczy się wojna 30-letnia, wojna religijna, dżumy, zarazy i inne amebiczne zwyrolstwa. Musimy podbić 99 prowincji bez dostępu do morza, czyli nie możemy brać dla siebie prowincji, które mają dostęp do morza. To oznacza oczywiście, że nie będzie kolonizacji, no bo jak nie będzie dostępu do morza, to nie będzie można pójść w kolonizację. Dlatego, żeby Seria nie przymulała, będziemy musieli praktycznie cały czas walczyć z Turkiem, co mogę wam obiecać, w sensie obiecuję. Tak więc co, łapka w górę, soczysty komentarz. I chyba zaczynamy. A właśnie, to będzie taki odcinek już bez śmieszków. To będzie taki odcinek troszeczkę wprowadzający. Zobaczymy jak pójdzie. Nie mam pojęcia jak to zrobić. To może być długa seria, więc ja prawdopodobnie będę takie przymulające momenty troszeczkę wycinał, bo z racji tego, że to jesteśmy w środku Europy i będzie bardzo, bardzo dużo będzie zależało od sytuacji geopolitycznej, jak się sojusze rozłożą i będziemy musieli czekać, aż się agresywna ekspansja będzie zbijać, więc troszeczkę potrwa. Ale myślę, że będzie spoko. W sumie niczym nie graliśmy jeszcze w Cesarstwie de facto, żadnej serii nie było. W ogóle dawnej Europki nie było, nie? Jeżeli chodzi o szwajcarskie idee, one jakieś genialne nie są. Ciekawa może być ta opcja na tańszych najemników. Jak sobie do tego wrzucimy administracyjne, chyba nam zmniejszały koszty najemników dodatkowo, tak to sobie skumulujemy z tamtymi boostami, to może być na przykład tak, że najemnicy będą tańsi od naszej zwykłej armii. Nie wiem, to trzeba będzie policzyć. Tu development cost mi 10%, bardzo fajnie, jeszcze plus ekonomiczne do tego, przejdziemy na protestantyzm, może przejdziemy na protestantyzm, może nie, zobaczymy, ale tu też można sobie skąpić, jeszcze bardziej obniżyć development cost, prestiż, produkcja plus 10%, też z ekonomicznym jak najbardziej, w ogóle ekonomiczne, administracyjne tu będą fajnie się łączyć, kombić. No i ta dyscyplinka plus 5%, to jest taką wisienką na torcie, ale bardzo dużo krajów ma 5% dyscyplinki zawsze. No to nie zawsze, ale bardzo dużo krajów ma. Generalnie szwajcarskie idee nie są złe. Ja nie wiem jak ze szwajcarskimi eventami, bo nie sprawdziłem, a powinienem sprawdzić. Ale to już wyjdzie w prawie. Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę. Będziemy grać na Iron Manie. Achievementy mogą być zbierane, świetnie. Ostatni achievement jaki ja zrobiłem. Nie patrzcie na te Niemcy. Te Niemcy w 1790 to nic nie znaczą. Ostatni achievement jaki zrobiliśmy to on był This is Persia, czyli graliśmy jako tam państwo perskie i trzeba było tworzyć Persję z granic perskiego imperium, że tak powiem. No dzisiaj będzie kolejny achievement, znaczy dzisiejsza seria, początek będzie kolejnym achievementem pod Szwajcarskie Jezioro. Nazwiemy to sobie historyczną Szwajcarią. Historyczna Szwajcaria. Okej, okay, good. No i zaczynamy. I teraz wszyscy składamy rączki. Wszyscy składamy rączki i modlimy się do Wielkiego Zająca o dobre sojusze. O bardzo dobre sojusze. O Wielki Zającu, daj mi sojusz z Francją. Bo my na start graniczymy z Austrią. Jeżeli Austria wpadnie na szalony pomysł, że trzeba nam wpierdzie... Ty, sojusz z Ottomanem, ale ja jestem geniusze. Ale jestem geniusze. Plus jest taki, że jesteśmy w cesarstwie, więc teoretycznie będzie nam łatwiej się wbijać w cesarstwo. Oczywiście coś takiego jak wolne miasta
One za... Czemu nie ma muzyki? Coś takiego jak Wolne Miasta. Zawsze będzie miało gwarancję od Kaisera, więc to będzie problem. Chociaż Sojusz z Kaiserem, nie no, bardziej chyba wolę Sojusz z Francją. Okej, okay, nie wiem dlaczego wcześniej nie leciała muzyka w tle, ale mniejsza o to. Sprawdzamy, klikamy naszych rywali. Panie Boże, proszę ładnych rywali. Prowansja, to jest już problem, bo Prowansja chyba na start ma Sojusz z Francją, mają tą samą dynastię. Bawaria oraz Sabaudia, czyli generalnie Francją ma kochana. Ty sojuszu mi nie dasz, bo nas średnio lubisz. Dobra, sprawdźmy inaczej, zobaczmy kto nam da ten sojusz, bo to jest bardzo ważne. I to jest fatalna sytuacja. Fatalna, po prostu beznadziejna sytuacja. Którą musimy sobie... My w ogóle republiką na start jesteśmy. Z jakim syndyka... Ej, my jesteśmy syndykalistami? Znaczy to nie są tacy syndykaliści, jacy syndykaliści 4.2.0. No niezbyt dobry ziomek. Jesteśmy czymś rodzaju republiki, bo po prostu tytuł jest syndyka. No oczywiście jak najbardziej chcemy się jak najszybciej zmienić w monarchię, to jest bardziej niż pewne. To jest mur beton, że chcemy iść w monarchię. Do tego oczywiście będą potrzebne nam eventy o tym, że będziemy musieli cały czas tego samego ziomka wybierać. Ile ty ziomek masz lat? Ty masz 45, wybory są co 4 lata, więc może coś sensownego da się z tą ziomkiem zrobić, jakąś dynastię wprowadzić. Co już z Ottomanem też jest teoretycznie niemożliwe. Dobra, na razie mamy tylko dwóch dyplomatów właśnie, bo jesteśmy jakąś śmieszną, malutką republiką, więc mamy tylko dwóch dyplomatów. Pogadamy z Devaluat francuskim, Valois, o jakiś sojusz, taki mocno ofensywno-defensywny. Druga kwestia jest taka, czy ktoś na start da mi sojusz? No dwa fajne cele chcą dać mi sojusz. To jest niestety problem, że cesarstwo ma generalnie nas wyrąbane. Kogo masz na rywalu? Bo Sabaudia nas rzuciła na rywala, tak? Tak, masz Mediolan oraz Papal Steak. Papal Steak na początek jest spoko, Mediolan też nie byłby głupi, Tylko oni wszyscy mają na nas wyrąbane, bo jesteśmy jakimś zacofanym, malutkim krajikiem. Powiedzmy, że od razu im poniesiesz pod force limit. Może troszeczkę jakoś zachęci ludzi do tego, żeby brali z nami sojusz. Czy jak chcę rywali? Na pewno wrzucimy sobie Sabaudię na rywala. Czy ja mogę wrzucić? Nie, no jestem za mały. Sabaudię, no nie wrzucę. Nie wrzucę ani Anglii, ani Burgundii, ani Kastylii, ani Austrii. Problem jest też taki, że Francja nie ma Austrii na rywalu, co też jest troszeczkę problematyczne de facto. Mogłem restartować, ale to nie jest chyba złe podejście. Nie wiem, zobaczymy. Wrzuć mi na razie wszystkich po prostu tych samych. Też kurde, z Prowansją to teraz od Francji się chyba odciąłem, nie? Okej, zrobiłem szybki restarcik, bo kliknięcie tej Prowansji to był błąd i ja bym się już z tego nie pozbierał, a że gramy na Ironmanie, jednak musimy się postarać, no to trzeba będzie to jakoś inaczej wykombinować. Jeszcze raz, na pewno Sabaudia, na pewno Bawaria. I teraz tak, możemy wrzucić albo Ravensburg, albo Baden. I teraz pytanie, z kim ja bym bardziej chciał mieć sojusz, a kogo bardziej chciałbym wklepać? Powiem wam, że wklepałbym obu chętniej. Kogo wy macie rywale? Alzację? Palatynat byłby ciekawym sojusznikiem, więc ja chyba w sobie wrzucę Baden na rywala. Wtedy będzie większa szansa, że Palatynat da mi sojusz. Palatynat wbrew pozorom nie jest słaby, on bardzo często też zostaje cesarzem. Jeżeli Habsburgowie tam wymrą albo coś nie takim się wrzuci, więc ja wrzucę sobie ten Baden. To może gdzieś tam poskutkować. Poza tym to są dwie prowincje, Ravensburg to jest jedna, więc zawsze lepiej sobie podbić dwie prowincje niż jedną. No zgadza się. I jeszcze raz, ja się w ogóle do tego nie przygotowywałem. Niektóre achievementy są prostsze, niektóre trudniejsze, a inne wymagają specjalnego podejścia. I prawdopodobnie będzie tak, że ja będę musiał restartować, bo coś zdupię, coś źle zrobię, albo po prostu się zablokuję i będę 50 lat czekał. Więc możliwe, że to będziemy restartować, tylko że po prostu nie będę do tego wracał, nie? Dobra, to jeszcze raz. Rzuć mi 2000 żołnierzy. Więcej. Zacznij poprawiać relacje z Francją. Bo ja bym chciał mieć z nimi sojusz. Musimy z kimkolwiek brać sojusz. Potrzebujemy jakiegokolwiek dobrego sojusznika. Problem jest taki, że mam dwóch dyplomatów. Dwóch dyplomatów to jest mało. Może wam się wydawać, ale im więcej dyplomatów, tym de facto lepiej. No kurwa, no nie jest dobrze. Ja nic z tym nie zrobię. Dobra, weźmy na razie szybki sojusz z Ravensburgiem. Weźmy ten szybki sojusz. Jezus, on potężny Ulm! Kiedyś wam pokażę, jak zrobić War Conquest Ulmem, bo już to robiłem, spokojnie. No weźmy ten jeden sojusz z Ulmem. I zaczniemy poprawiać relacje z Mediolanem. Mamy wspólnego wroga, czyli Sabaudię. Sabaudię bardzo chętnie bym wklepał, tylko jak ona chwyci sojusz z Francją, to będziemy mieli tak przerąbaną sytuację, że nawet nie jest mi smutno. Jest mi fatalnie przykro. Czekajcie, ty, bo w sumie jak był restart, dostaliśmy innego ziomka, który ma improved relation minus 20%, ale ma teoretycznie lepsze statystyki. Ma 39 lat. Aha, na co chcemy fokus? Fokus chcemy na administracyjne, żeby jak najszybciej dostać się do grupy ideologicznej.
Będziemy korować prowincję oraz trzeba będzie wprowadzić renesans, więc fokus na administracyjnym brzmi spoko. Ziomek nawet nie jest zły, ten Stefano jest dobry. Spoko, spoko, Stefan. Syndykalista Stefan. Ile my zarabiamy? My zarabiamy 0,44. To jest beznadziejnie mało. Prawdopodobnie w tym odcinku może się obejść bez wojny. Zarabiamy 1,61. Powiedzmy, czekajcie, czy ja mogę sobie wrzucić kogoś, kto by mi na przykład Diplomatic Reputation boostował? Niestety nie. Byłem wrzucić Improve Relation. Wrzućmy go, bo to trochę nam teraz jest potrzebne. Diplomatic Reputation mi się bardziej przyda. Dobra, otrzymajmy rozgrywkę, niech to powoli leci. Oni zaakceptowali sojusz. Okej, dyplomata powrócił. Od razu pędzisz czym szybciej do Mediolanu, żeby pogadać z Filippo Mario pierwszym Visconi, księciuniem. Improve Relation. Słuchaj, ziomek, sprawa jest, bo my potrzebujemy tutaj zrobić, wiesz co, wspólne tego szmegę. Trzeba zaraz klejmy rzucić. Właśnie, czekajcie, mamy te drzewko jakieś własne? Nie mamy, niestety nie mamy. Szkoda, bo pomysł z tymi misjami jest bardzo fajny. Są takie, powiedzmy, cele narodowe, te drzewka narodowe, co jak w Hearts of Iron, tak samo przenieśli do Europki. To jest praktycznie to samo. I fajnie jakby to rozwijali, no bo to jest takie nieproste, znaczy trochę inna zasada jest, tak? No bo w Hoju robimy to przez tam 70 dni, a tutaj po prostu jak wypełnimy... Są questy, może bardziej, może inaczej, to są questy narodowe, o właśnie, tak jak w Hoju mamy cele narodowe, to są questy narodowe, o, widzicie? No i nie wiem, chyba największy obecnie ma Castylia, no bo był ostatni update, a właśnie, zapomniałem powiedzieć, gramy na wszystkich DLC-kach, wszystkie jakie są DLC-ki, jak sobie wspomnę, ile tych DLC-ków jest, ile tu musiałem kurwa hajsu wydać na te gówno, za przeproszeniem, to mnie aż smutno się robi, ale spokojnie, spokojnie gramy na wszystkich DLC-kach, więc jest full wypas. Na razie lecimy na piąteczce, state'y, 15 wpływów, dobra, właśnie, a propos state'ów, słuchajcie, state'y kochane, zróbmy tak, żebyście byli szczęśliwi. Czy mamy gdzieś centrum handlowe? W Bernie mamy centrum handlowe, ale Berno to nasza stolica, nie? Nieprawdaż? Gdzie mamy stolicę? No w Bernie. No i zgadza się. Okej, spoko. Chcesz sojusz? Dawaj sojusz. Dawaj sojusz. Ktokolwiek. Na razie mamy biedny Ravensburg. Byłem w sumie... No tak średnio z tymi sojuszami. Średnio. Z kim masz? Z Austrią masz sojusz! Moje serce krwawi. Wiecie, co się właśnie stało? Jesteśmy totalnie odcięci. Totalnie nas odcięli. Dlaczego ty wziąłeś sojusz za... Jakim cudem? Jaka była szansa, że jakieś malutkie niemieckie księstwo weźmie sojusz z Austrią, akurat które ze mną graniczy? No i... Z Sabaudią też masz sojusz? Przecież to już podchodzi pod restart. W Ravensburg się nie wbije, bo to jest mój sojusznik. Mediolan to mój... ma być sojusznik. Chyba, że Mediolan. Nie wbijemy się w Mediolan, bo nie mamy z czym. Brandenburg jest za silna, chyba że poczekamy, aż ją zaatakuje ktoś. Francja, musi być sojusz z Francją, albo chyba Bini. Tu pewnie możemy moralki sobie podnieść. Na razie tego robić nie chcemy. Serio, nas nie stać nawet na tego jednego ziomka. Surrender of Main, oddali Main, ciekawe. Czekajcie, mamy jeszcze jednego kupca. Gdzie my mamy trade note główny? Gdzie my zbieramy pieniążki? W szampanii zbieramy pieniążki, tak? Tak. No to... Gdzie może mieć jeszcze wpływy? No w sumie nie wiem, gdzie tego ziomka wrzucić. Nie wiem, wrzuć go tutaj, transferuj. Cokolwiek. Ale fatalna sytuacja. Po prostu fatalna, beznadziejna, bez wyjścia. The Kingdom of the Italy Empire. To jest odnośnie tego, że północne Włochy będą chciały wyjść z cesarstwa, ale jestem tak zniesmaczony. No właśnie tego się bałem. Najgorsze praktycznie wydarzyło się, co się mogło wydarzyć. Sojusz z Austrią. Co my możemy zrobić? Dobry Boże, nasz panie. Chyba, że ruszę na Austrię i w klepie. Dużo nam brakuje do sojuszu z tymi? 40. Armii nie podniesiemy, chyba że wezmę milion pożyczek. Floty mieć nie będziemy i nigdy floty mieć nie będziemy. Dobra, mogę brać sojusz z Mediolanem, to jest ten plus. No dobra, no przynajmniej tyle. Spróbujemy to wykierować i zobaczymy. Jeżeli do końca tego odcinka nic się nie zmieni, to po prostu ja zrestartuję sobie i w nowy odcinek wejdziemy, jak już naprawdę będzie dobre ułożenie sojuszy. Bo tak samo była sytuacja, graliśmy na przykład, nie wiem, Mazowszem, graliśmy Achievement Back to the Piast i to też naprawdę dużo zależało od początkowej sytuacji, jak się sojusze i rywale rozłożą. Oczywiście ja mogę na tym grać i czekać te 50 lat czy 100 lat, aż się zmieni sytuacja polityczna, no ale to nie o to chodzi w seriach na YouTube, nie?
Co to się dzieje? Co to jest? Co to za księciunio mi tu herezję głosi? Ła, stosy spalić. Mają unię personalną? Mają. Ostatnio bardzo, bardzo często widzę, jak Polska opluwa tą unię personalną z Litwą. Dużo my tracimy? Trochę my tracimy. Dobra, poszukajmy jakichś nowych przyjaciół. Mogę mieć, mogę z Nawarą brać, co już to akurat nie jest zbyt pocieszające. Mogę mieć jeszcze ile? Mogę mieć jeszcze dwie relacje, tak? Tu sojusznicy są, no ale to mi nic nie da, no Austrii nie pokonają. Tu widzę, że w Wenecję już się wbija. Wenecję już się wbija. Agresywnie, imperialistycznie. Ty, a może Burgundia? Francja nie ma na rywal Burgundii, też jest ciekawe. Ty, to może tą Burgundię tu chapniemy, co? Potrzebuję dużego, soczystego, pulchnego, takiego przy kości, kurde, sojusznika, który będzie za mnie wojować. Obniżamy Republikan Tradycyjny, chcemy jak najszybciej się tego pozbyć. Pamiętacie, graliśmy kupiecką, islamistyczną, ukraińską kupiecką, islamistyczną Republiką Genuły. W sensie jak Genuą graliśmy pod stworzenie Ukrainy, kupiecką republiką, kurde, pod islam i wiecie, to poromana seria. Wtedy jedyny raz grałem republiką i nigdy więcej. Im szybciej się tego pozbędziemy, tym lepiej. O, straszne rzeczy. Nikt ktoś dostał. Spoko. Jak tam cesarstwo? A właśnie, czekajcie, to jest papa i cesarstwo. Fajnie jakbyśmy dostali papieża, w sensie nie papieża. W sumie papieżem też możemy być. Fajnie jakbyśmy dostali tytuł lektora. To by nam bardzo pomogło. O, widzicie, co się dzieje? To, co mówiłem. Palatynat bardzo duże szanse ma, żeby zostać kajzerem jak Austria. Oni nie mają dziedzica, nie? Nie mają. To czemu oni nie głosują na niego? Co się wydarzyło? Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale ciekawa sytuacja. No tu brakuje troszeczkę. 36, a tu brakuje... No tu dużo więcej brakuje. Dużo więcej brakuje. No mógłbym brać pożyczki i podnieść sobie armię. Mógłbym spróbować. O. Sojusz, to jest wasz jedyny... Jak takie małe gówno wzięło sojusz z Austrią? Czy ktoś mi wytłumaczy, jak Austria zgodziła się na ten sojusz? Co tu musiało się wydarzyć? Kto tu kierowcą tego był? Może Czechy? Może Czechy będą sojusznikiem? Chyba, że Austria... Poczekamy, aż Austria straci tytuł. Jak straci tytuł. Albo aż Węgry wplączą ją w wojnę z Ottomanem. Tak też można spróbować. Można spróbować. Tylko mówię, no to jest okres, kiedy trzeba czekać. O, już maksymalnie poprawiliśmy relacje z Francją. Dużo brakuje do sojuszu. No 30. Czy ja mam jakoś 30? Mogę im gifta wysłać, tylko że ja nie mam gotówki. Nie no, wyrzuć tego ziomka. To nam nic nie daje. Praktycznie Diplomatic Reputation by nam tylko pomogło. Gdyby nie mieli za dużo dyplomatycznych relacji. No nie ma jak. Co to jest? Simonia? Dukaciki. Z chęcią dukaciki przyjmę. A ile bym musiał wam wysłać gifta, żebyście mieli o mnie lepsze zdanie? O kurde, 25 dukatów, o 2 tylko poprawiam relacje, więc no Francja niestety jest poza naszym zasięgiem. Całkowicie odleciała, odfrunęła. Idziemy do pedobarów. Pedobery, słuchajcie, sprawa jest improve relation. Jakbyśmy mieli taki sojusz z Burgundią i z Bohemią. Kogo Austria ma na rywalu? Ottomana, Francję, Wenecję. Wenecja też nie byłaby złym sojusznikiem. Ale ona jest na rywalu do Mediolanu. No Mediolan ma 11 tysięcy, razem mamy 20 tysięcy. Urła ta Austria. Trzeba obalić Cezara, ale przede wszystkim trzeba utrzymać Stefana. Stefan, słuchaj ziomek, Stefan Aman, Aman, trochę dziwne nazwisko, ale niech będzie. Musisz być, ty dostaniesz +1, +1, +1 wszędzie, nie? Ty założysz dynastię, pierwsza szwajcarska dynastia. No +1, no i to jest już dobry ziomek, 6, 2, 4, łącznie 12. Nie wiem, czy to jest dobre myślenie, ale ja zawsze mam taką doktrynę, jeżeli chodzi o Europkę, że jeżeli łączne punkty mają więcej niż 10, no chyba, że jest sytuacja, że potrzeby administracyjnych więcej czy czegoś tam, ale jeżeli łącznie mają powyżej 10, to uważam, że ziomek jest dobry. O, cyk administracyjny. I następna już będzie ideologiczna. Burgundia zaatakowała Prowancja, to znaczy, że... zerwaliście sojusz? Czemu Francja nie odpowiedziała? Czemu ta Burgundia bezkarnie bije Prowancję? Co tu się dzieje? Co tu kierowcą tego jest? No macie Royal Moriarz. Ej, no macie 4 dyplomatyczne relacje.
4, tak? Bo nie gwarantujecie Szkocji, nie gwarantuje. Czemu mają za dużo? Co oni tu mają jeszcze? No, znaczy 3 mają, a można mieć 4. Co oni tu odpierdzielają? Embargo, Influence, Papal State. No oni walczą, wszyscy walczą, każdy się wzmacnia. Ty, a może jakiś nowy sojusznik? Może jakiś nowy sojusznik na tym świecie się pojawił? No nie, no nie. Jeżeli ja mam brać sojusze z tymi pierdukołatymi księstwami niemieckimi, no to nie o taką Szwajcarię walczyłem. Forty! Czemu nikt mnie przypomniał, żebym forty wyłączył? Obecnie utrzymanie fortów jest dla nas kompletnie nieopłacalne, ale kompletnie. Że brakuje do sojuszu? Dużo. Nic nie możemy podbić. Ale to dobrze, to dobrze. To dobrze, że Burgundia rośnie w siłę, teoretycznie. Co tu się dzieje? 20 lojalności, 33 autonomii. Co to za złe event? Co to za złe event? No nie mogę sobie na to pozwolić. Nie mogę sobie na to pozwolić. To są moje jedyne prowincje, one muszą zarabiać. Niestety one... Saksonia może by chciała sojusz? Saksonią moglibyśmy mieć sojusz. Moglibyśmy mieć Saksonią, ale co mi da sojusz z Saksonią? Zastanówmy się. Nic, może bardziej we Włochy powinienem iść. Może z papieżem sojusz. Też jest możliwy. Też jest możliwy. Z kimkolwiek musimy szukać sojuszu. Sabaudia. Z papieżem. Papież byłby lepszym sojusznikiem. Ale dobra, na razie w sumie nie. Dobra, na razie idziemy do papieża. Bo on ma na rywalu Sabaudia. To nam pomoże. Mamy też Prowansję na rywalu. Prowansja zaraz umrze. Prowansja zaraz umrze, to znaczy, że zniknie. Może nowego rywala będę mógł rzucić. Co to za złe eventy? Czy widzieliście, żebym od początku rozgrywki, minęło już 6 lat, od początku rozgrywki, od tego odcinka, właściwie ten odcinek trzeba zakończyć, ale widzicie, jaki to jest zły początek? Jak tak gra mną pluje, tak po prostu na mnie patrzy i po twarzy mnie klepie. To jest kolejny zły evencik. No co ja mam z tym zrobić? No i 10 prestiżu w dół i tym smutnym akcentem. Niestety muszę zakończyć ten odcinek. Możecie mnie pocieszyć łapką w górę albo soczystym komentarzem. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe podejście do tego achievementa. Sytuacja nam nie sprzyje. Pomóżcie mi. Trzymajcie się. Na razie.